Cześć, ja do Ciebie dzisiaj przychodzę ze słowem droga i przypominają mi się od razu warsztaty, które jakiś czas temu prowadziłam, na których rozmawialiśmy o drodze życiowej, o zmianach, o celach. Na tych warsztatach, słuchajcie, padło pytanie, czy my musimy się zmieniać, czy potrzebna nam jest w życiu droga. I od razu mi się przypomniała taka historia, gdzie spotkaliśmy się z moimi znajomymi, z naszymi znajomymi z Białorusi, którzy już parę lat tutaj są w Polsce. Świetnie mówią po polsku. I ja rozmawiam z Olgą, słuchajcie, która dużo rzeczy tutaj w Polsce fajnych robi i ma fundację, i ma swoją działalność. I Olga opowiada mi o tym, co jest dla niej dzisiaj ważne, co by chciała jeszcze zrobić, w którą stronę się rozwijać. I Olga mówi do mnie: wiesz, Marta, bo ja mam tak jak rekin, że jak nie poruszam się do przodu, to tonę i umieram. Rekin nawet jak śpi, to musi się poruszać, bo inaczej opadnie na dno i umrze. Słuchajcie, wróciłam do domu, wygooglałam sobie tego rekina, bo nie wiedziałam, że rekiny tak mają. Rzeczywiście, rekiny tak mają, że jak się nie poruszają do przodu, to umierają. I odpowiadając na pytanie, czy my musimy się zmieniać, naprawdę nie musimy się zmieniać. Nikt z nas nie musi się zmieniać, nikt nam nie może kazać się zmieniać, nikt nam nie może kazać podążać swoją drogą. Tylko często ci, co nie dokonują w życiu żadnych wyborów, nie podejmują decyzji, często patrzą na tych, którzy żyją swoim życiem i mówią, że im się udało. A w jaki sposób podejmować te decyzje, w jaki sposób podejmować odważnie kroki w kierunku życia i w kierunku tego, co jest dla nas ważne? Tak sobie myślę, że ważne jest, żeby iść, żeby krok za krokiem podejmować każdego dnia małe decyzje i sprawdzać, jak się w tych decyzjach czujemy. Bo słuchajcie, nasza przeszłość jest naszym największym bogactwem. Tam wiemy, co działało, co nie działało, co było dla nas okej, co nie jest dla nas okej, co pozwala nam podejmować w przyszłości kroki w tym kierunku, który jest dla nas ważny. Odpowiadając sobie na pytanie, czego chcemy więcej, czego mniej. W taki sposób doświadcza się życia. A ja dzisiaj chciałam Cię zostawić z takim pytaniem: dokąd prowadzi Twoja droga? Jaki jest Twój kierunek? Dokąd prowadzi Twoja droga? Jaki jest Twój kierunek? A ja pozdrawiam Cię serdecznie. Życzę Ci dobrego dnia i do usłyszenia.